Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Kanał Iwonna Teresa przedstawia Święty Wojciech, biskup, męczennik, patron Polski. Czyta Iwonna Teresa. Święty Wojciech przyszedł na świat około roku 956 w czeskich Rybicach jako przedostatni z siedmiu synów możnej rodziny Sławnikowiców. Rodzice wcześnie przeznaczyli go do stanu duchownego. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci przyjął w czasie bierzmowania imię Adalbert, pod jakim jest zapisany w martyrologium rzymskim i znany na zachodzie. W świecie słowiańskim czczony jest pod swoim imieniem chrzestnym Wojciech. Z Magdeburga jako 25-letni subdiakon wraca do Czech. Przyjmuje resztę święceń 3 czerwca 983 roku, otrzymuje pastorał, a pod koniec tego samego miesiąca zostaje konsekrowany na biskupa Pragi. Wbrew powszechnie przyjętemu zwyczajowi nie objął diecezji w paradzie manifestacyjnie, ale boso. Skromne dobra biskupie dzielił na utrzymanie budynków i sprzętu kościelnego, na potrzeby własne i kleru katedralnego, na ubogich i więźniów, których sam odwiedzał, wysłuchując skarg i zaopatrując potrzeby. Szczególnie dużo starań poświęcił sprawie wykupu niewolników chrześcijan, których Żydzi sprzedawali do krajów muzułmańskich, a Praga leżała na szlaku handlowym z zachodu na wschód. Jeden z jego biografów pisze, że miał mu pojawić się we śnie Chrystus, mówiąc: „Oto jestem znowu sprzedawany, a ty śpisz?” Scenę tę przedstawia jedna z 18 brązowych rzeźb na słynnych drzwiach gnieźnieńskich. Po kilku latach, zniechęcony i rozżalony rozwiązłością duchowieństwa, rozdał wszystko, co posiadał, udał się do Rzymu i za radą papieża Jana XV wstąpił do klasztoru benedyktynów na Awentynie. Tam zaznał spokoju wewnętrznego, oddając się żarliwej modlitwie. Przychylając się do życzenia papieża, wiosną roku 992 wrócił do Pragi i zajął się gorliwie sprawami kościelnymi w Czechach. Ale stosunki wewnętrzne nie tylko się nie poprawiły, ale jeszcze zaostrzyły. Zatarg z księciem Bolesławem II zmusił go do powtórnego opuszczenia kraju. Wkrótce potem zniszczono jego rodzinne Libice i wymordowano braci. W tej sytuacji o ponownym powrocie nie było co marzyć. Zetknąwszy się w Italii z Ottonem III, zaczął snuć plany działalności misyjnej, do czego zachęcał go cesarz. Odwiedził jeszcze groby świętych Benedykta we Flers, Dionizego w Saint-Denis i Marcina w Tours, po czym ruszył do Polski. Tu podsunięto mu myśl o pogańskich Prusach, nękających raz po raz granice państwa Bolesława Chrobrego. W porozumieniu z księciem i za przyzwoleniem swego przyjaciela cesarza popłynął łodzią do Gdańska, stamtąd zaś morzem w kierunku ujścia Pregoły.
na towarzyszy tej podróży wybrał brata Radzima Gaudentego i prezbitera Benedykta Boguszę. Nie został gościnnie przyjęty. Od początku Prusowie okazywali wrogość, a kiedy mimo to próbował rozpocząć pracę misyjną, został zabity przez pogańskiego kapłana w bliżej nieznanej miejscowości, identyfikowanej dziś jako Tękity lub Truso. Odcięto mu głowę i wbito na żerć. Cudem uratowani dwaj jego towarzysze zdali w Gnieźnie relację o męczeńskiej śmierci świętego Wojciecha. Bolesław Chrobry wykupił jego ciało i pochował z honorami. W roku 999 papież Sylwester II uroczyście wpisał go w poczet świętych. Staraniem Bolesława Chrobrego i za poparciem cesarza papież utworzył wówczas w Gnieźnie metropolię, której patronem został święty Wojciech. Uroczystej proklamacji metropolii dokonano w roku 1000 na zorganizowanym z wielką okazałością zjeździe gnieźnieńskim, na który z pielgrzymką do grobu świętego przybył również pierwszy propagator jego kultu w Europie, Otton III. Część otrzymanej wtedy relikwii ramienia świętego Wojciecha złożył w Akwizgranie, część zaś w Rzymie, w ufundowanych w tym celu kościołach. W roku 1928 na prośbę ówczesnego prymasa Polski Augusta kardynała Chlonda relikwię z Rzymu przeniesiono do skarbca katedry gnieźnieńskiej. Część relikwii przechowywana jest także w Czemesznie. W roku 1980 diecezja warmińska otrzymała ufundowany przez ówczesnego biskupa warmińskiego Józefa Glempa relikwiarz świętego Wojciecha. Równocześnie Olsztyn zyskał, podobnie jak w Gnieźnie, procesję ulicami miasta z relikwiami świętego Wojciecha. Obok Matki Boskiej, Królowej Polski i świętego Stanisława, biskupa i męczennika, jest święty Wojciech głównym patronem Polski oraz patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, diecezji gdańskiej, koszalińsko-kołobrzeskiej i warmińskiej. Miarą popularności tego świętego jest choćby fakt, że kiedy w roku 1851 powstał wśród katolików warmińskich związek, który miał za cel troskę o katolickie nauczanie i wychowanie, ograniczane przez protestancki rząd niemiecki, patronem związku został właśnie święty Wojciech. Jego wizerunki widnieją w herbach dwóch miast: Czemeszna i Radzinkowa. W Gnieźnie co roku na uroczystość świętego Wojciecha zbiera się przy jego grobie cały episkopat polski. Modlitwa. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha, biskupa, spraw prosimy, aby ten, który na ziemi naszej głosił naszym przodkom wiarę, wstawiał się za nami w niebie. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.